Świętujemy dzisiaj 93. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. 11 listopada 1918 roku w Warszawie i wielu innych miastach Polski z rąk zaborców przejęto budynki administracji państwowej oraz rozbrojono ich wojska. Nie obyło się niestety bez ofiar w ludziach. Było to zwycięstwo darowane udręczonemu ponad wiekową niewolą narodowi przez Bożą opatrzność. Darowane przez Boga, ale także wywalczone i wypracowane przez wiele pokoleń naszych rodaków, śniących o wolnej ojczyźnie w czasie nocy zaborów. 2 lata później Polska została wystawiona na kolejną dziejową próbę. W 1920 roku Wojsko Polskie obroniło niepodległość ojczyzny w walce z przeważającymi siłami najeźdźcy ze wschodu. Od niedawna możemy obejrzeć w kinach filmową adaptację tego przełomowego wydarzenia. To nowe wielkie zwycięstwo z 1920 roku, zwycięstwo modlitwy Polaków i polskiego oręża, umocniło w odzyskaną wolność. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, szczególny patron polskiej walki o wolność, tak przedstawiał te 2 historyczne polskie zwycięstwa w kazaniu ze stycznia 1983 roku. Przyszła pierwsza wojna światowa, mówił ksiądz Jerzy. Była to jedyna wojna w ostatnich 200 latach, którą Polska wygrała. Wojna, po której nie narzucono nam ani ustroju, ani władzy. A kiedy niedługo potem ta prawdziwa wolność została zagrożona od wschodu, poderwał się cały naród, by jej bronić. I wtedy Matka Najświętsza pokazała w sposób szczególny uroczystość Niebowzięcia, że jest Polski królową. Dokonała cudownego zwycięstwa niedaleko Warszawy, a zwycięstwo to pozostało w pamięci narodu jako cud nad Wisłą. Kochający śpiew i muzykę.
barbarzyński na nich znak zwycięski. Kazałeś dźwigać kajdan obłóczyny lub chrzest brać z krwi każdej duszy męskiej, niewiastom płakać nad dzieci powiciem i starcom boleć nad złamanym życiem. W mogilne cienie zeszły smutne rzesze z tęsknotą w sercach za odrodzeń chwilą, ale im dałeś, Panie, ku pociesze jasnowidzenia owe, co nie mylą, że przyszłość chwilę taką z klęsk wyprzesze i że wolności wrota się rozchylą, że wzejdzie ona, upragniona zorza, i że wbrew ludziom moc to sprawi Boża. Na biurku postaw czaszkę.